Sezon 2017-18 to 4 350 000 zachorowań w Polsce na choroby, na grypę i choroby grypopodobne. To 15 tysięcy hospitalizacji i co najmniej 37 potwierdzonych zgonów, przy czym zgony są stanowczo niedoliczone. No, oceniamy, że co roku w Polsce tylko w grupie plus 65 umiera około 6 tysięcy osób. Grypa nie jest zwykłym przeziębieniem, z którym jest zwykle utożsamiana. Grypa to choroba, która dotyka wielu narządów i wielu tkanek. Do narządów, szczególnie narażonych na uszkodzenie, należy układ sercowo-naczyniowy i samo serce. Oceniam, że około 1/3 co najmniej pacjentów, którzy w Polsce wymagają przeszczepienia serca, to osoby, które miały uszkodzone serce w wyniku działania wirusa grypy. Najniebezpieczniejszy jest ten okres bezpośrednio po infekcji, także to jest okres pierwszego tygodnia od początku infekcji. Wtedy występują zawały serca częściej i ostra niewydolność serca, czyli takie stany groźne. Natomiast inne powikłania grypy, którym jest zapalenie wirusowe mięśnia serca, rozpoczyna się o wiele później, to raczej liczymy w tygodnie i miesiące po przebytej infekcji. Powikłania kardiologiczne dotyczą niestety często osób młodych. Często są to osoby dotychczas uznane za zdrowe, które nie widziały potrzeby szczepienia się, ponieważ no, do tej pory nigdy nie chorowałem, no to co może mi się stać? A w krótkim czasie po przechorowaniu grypy taki pacjent może odczuwać zarówno bóle w klatce piersiowej, znaczne osłabienie, obrzęki kończyn dolnych i takie objawy powinny spowodować natychmiastowe udanie się do lekarza. U części chorych dojdzie do regeneracji tego mięśnia sercowego, nie u wszystkich do całkowitego powrotu do sprawności, a niestety część z nich będzie potrzebowała przeszczepu serca.